Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj wyśmienite danie luksusowe bazanki z kapustą. Naprawdę pychota, nie tylko dla biednych, jak to mówią. Dzisiaj jesteś bogaty, jutro możesz być biedny. Dzisiaj jesteś biedny, jutro możesz być bogaty. Ale zawsze warto nauczyć się, jak zrobić sobie bazanki z kapustą. Państwu smacznego i zapraszam na film. W związku z tym, że niektóre osoby, niektóre rodziny są naprawdę w trudnej sytuacji materialnej, wracamy do epoki niewolnictwa, bo jak można pracownikom dawać 1000 zł miesięcznie, czy nie ma pojęcia. Przygotowałem właśnie bazanki z kapustą, tak zwaną zapchaj dziurę, czyli prosty, bardzo tani posiłek. Potrzebne składniki będą około 50 gram oleju, pieprz, sól, moje cebulę, jedno jajko, kawałek kapusty, bo drugi kawałek niestety bym musieli użyć na jakąś zupę na następny dzień, dwie szklanki mąki pszennej i pół mąki pszennej, pół szklanki do prawie ciasto na makaron, czyli do jakiegoś naczynia sypujemy dwie szklanki mąki, troszeczkę soli, troszkę oliwy, oleju, jeżeli mamy, jeżeli nie mamy, dodajemy troszeczkę wody, wbijamy jedno jajeczko i rękami zamiatamy. Ciasto zagniecione. Teraz będziemy, no, nie może być ani za twarde, ani za miękkie. Podsypujemy sobie stolicę dosyć obficie mąką i wałkiem, ewentualnie jak nie mamy wałka, naprawdę jest kryzys w domu. Jakąś butelką rozwałkujemy się do ciasta. Po zwałkowaniu, jak ciasto dostanie taki charakterystyczny już zmarszczek, to będzie naprawdę już cienkie. Wtedy kończymy wałkowanie. Kroimy sobie łazaneczki i mamy gotowe nasze nowe łazanki. Nastawiamy sobie wodę osolową i na wrzącą wodę sami będziemy gotować. W międzyczasie, gdy nastawiliśmy sobie wodę na makaron, możemy obrać, upukać sobie cebulę i pokroić ją w kosteczkę. I sól do jakiegoś naczynia. Teraz możemy sobie na oko pokroić naszą kapustkę, ewentualnie na tarce zetrzeć. Ja pokażę, jak to kroić. Głębia należy zawsze usunąć. Wierzchnie takie listki jakieś męczone też warto wywalić. Nie wiadomo kto to, co to dotykał. I nożem po prostu musimy pokroić kapustę na siatkę i nożem od tej tak raz przy razie musimy skrajować. Oczywiście mamy jakieś karki i szatkownicy. Jeżeli mamy karkę i szatkownicę, to nam to wszystko przyspieszy. Po prostu bierzemy, ścieramy. Warto by było, jeżeli kapusta jest taka za długa po prostu przy szatkowaniu, żeśmy nie kroili, warto jeszcze raz ją nożem posiekać, żeby takie mniejsze kawałki. A dalszymi czynnościami będą ugotowanie naszych łazanek, czyli nastawiamy wodę. Pozwolę sobie użyć słowa. Wystarczy tak, żeby on po prostu był zanurzony. I wrząca woda osolona wrzucić i jak tylko zacznie wypływać, gasić, odstawić, odsecić, też wypływać. Jak widać, makaron wypłynął. Macamy sobie po prostu makaron. Tylko makaron, kim nam odpowiada.
jakieś naleciałości al dente. Po prostu ma być taki, jaki my lubimy, jak nie ktoś tam nam każe, że musi być półtwardy, czy jakieś tam dziwne nazwy. Ma być taki, żeby nam smakował. My na przykład smakuje miękki. Wyłączam i odsyłam. Mam tu przeszykowane cedzidło w moim zlewie. Wlewam makaron. Zacznę gotować i od razu zimną wodą przepłukać. I na pewno on się nie będzie sklejał, ten makaron. I makaronik nasz mamy zgotowany. Proszę bardzo. Posuszamy nasz garnek, patelnię, wlewamy resztę naszego oleju, aby tylko nam zakryło dno. I wrzucamy naszą pokrojoną cebulę. Smażymy jak chcemy, albo bardzo rumiano, albo mniej rumiano. Najważniejsze, żeby nam smakowało. Cebulka się zmieniła, odpowiada mi taki kolor cebulki. Wrzucam do cebulki naszą pokrojoną kapustę białą. Zamieszamy i teraz musimy odkryte zmniejszyć gaz i po prostu dusić, aż nam ta kapusta żeli. Uważamy, że już nasza kapusta jest dostatecznie miękka, po prostu nas smakuje. Dajemy troszkę soli do smaku, troszkę pieprzu i wrzucamy nasze ugotowane badanki. Przepis, który Państwu podałem, powinien wystarczyć na 4 mniejsze osoby lub 2 większe. Wystarczy teraz tylko delikatnie zamieszać i można zajadać badanki z kapustą. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę naprawdę smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.